piątek 19 maja w katedrze świętego Mikołaja w Bielsku-Białej miała miejsce uroczysta msza święta, podczas której wprowadzono nowych braci kurkowych, a dokładnie Podbeskidzkie Bractwo Kurkowe, którego hetmanem został Ireneusz Wiewióra, starszy chorąży sztabowy związany z zespołem szkół imienia Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Ważnym momentem było również nadanie orderu świętego Jana Kantego. Asystę liturgiczną wystawiły damy i bracia kurkowi Rzeczypospolitej. Podbeskidzkie Bractwo Kurkowe powstało już 2 lata temu, ale ze względu na pandemię nie mieliśmy okazji, żeby to zaingurować wszystko. Teraz przy 160. rocznicy powstań styczniowych zrobiliśmy to tu w Bielsku-Białej. Rozpoczynamy w Bielsku-Białej, kończymy w Krakowie, przez Warszawę, przez Poznań. Także wszyscy bracia kurkowi, na pewno tutaj całe zjednoczenie brat kurkowych tutaj przyjechało do Bielska-Białej wraz z kompanią honorową 18. Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego z młodzieżą, która tak tutaj opisała klasy mundurowe, w szczególności z Szczebina, z Cieszyna przyjechali tutaj, żeby po prostu nas tu wspomóc i pokazać, że jesteśmy patriotami. Pan też tutaj został odznaczony, ślubował dzisiaj, otrzymał tytuł hetmana? Tak, jest to generał Bractwa Kurkowego hetman, takie jest stanowisko, czyli tutaj można powiedzieć, no jesteśmy w Bielsku-Białej jako Bractwo Kurkowe, Podbeskidzkie Bractwo Kurkowe. Odznaczony podczas mszy został również Jacek Lipiński, członek Bractwa Kurkowego, który wciela się w postać cesarza Franciszka Józefa. Miałem ten zaszczyt być odznaczony orderem świętego Jana Kantego. Czuję się bardzo zaszczycony i wielki to dzień dla mnie. Kto tu jeszcze uczestniczył, chociażby na tej mszy? Przyjechały Bractwa Kurkowe z Polski, dużo reprezentacji z różnych miast przyjechało na tę uroczystość. Jest wielki kanclerz Bractw Kurkowych, Gniewosz Rokosz Kuczyński i jest król kurkowy, nasz wielki europejski król kurkowy zaszczycił nas też swoją obecnością. Dużo historycznych, tak. Są panowie generałowie z Poznania, przyjechała cała grupa. I jest pan z Chicago, który ze mną razem dostąpił też, był przy mym ramieniu. Także dużo ludzi przyjechało, jest wielka uroczystość. Po mszy świętej miał miejsce przemarsz ulicami Bielska. Teraz udajemy się pod ratusz jeszcze. Pod ratuszem będziemy przyjęci przez prezydenta miasta Bielska-Białej, pana Jarosława Klimaszewskiego. Udamy się do domu żołnierza, gdzie jest tablica poświęcona generałowi Kustroniowi. Tam zostaną złożone też kwiaty przez młodzież, tutaj przez braci kurkowych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.